Autostradę z Mediolanu do Austrii pozostawiamy daleko za sobą i wąską, krętą drogą zmierzamy w kierunku Dolomitów. Po drodze mijamy małe miasteczka. Jednym z nich jest Lyon, malownicze miasteczko turystyczne z licznymi pensjonatami. Jadąc dalej na wschód, kierujemy się w stronę Val Gardena. Val Gardena to mały kurort narciarski, będący częścią Sella Ronda w Dolomitach. To tutaj wypożyczymy narty na nasze szaleństwa po stokach w przyszłym tygodniu. Nieopodal Val Gardena jest Ortisei, kolejny kurort narciarski. Chociaż nie leży on bezpośrednio na trasie narciarskiej Sella Ronda, można się jednak stąd do niej przebić szczytami górskimi. Fontanny w przepływającym przez miasto potoku zamienione są na rzeźby lodowe. Na ulicach miasteczka też można podziwiać rzeźby z lodu, wytwór wyobraźni miejscowych artystów. Na czas naszego pobytu na nartach znaleźliśmy zakwaterowanie w Trzowas, małym miasteczku położonym około 15 minut jazdy samochodem od Ortisei. Z miasteczka rozpościerają się widoki na Dolomity. Nasz pensjonat to Platje der Hof. Obok pensjonatu znajduje się obora, co sprawia, że atmosfera jest naprawdę wiejska i swojska. Natomiast nasze lokum składa się z dwóch pokoi. Niewielkiej kuchni z miejscem do jedzenia oraz sypialni z łazienką.